po dzwonku. Rozmowy z ciałem. Pedagogicznym. Dzień dobry i dobry wieczór. Z tej strony Kasia Pijanowska. Przed nami 7 odcinek podcastu Po dzwonku. Ten odcinek poświęcimy wychowawcom i wychowawczyniom. Porozmawiamy m.in. o tym, jakie cechy powinien mieć dobry wychowawca oraz czy młodych ludzi należy wychowywać, czy może po prostu im nie przeszkadzać. Naszym gościem jest Adrian Sielicki, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej. Uczestnik, a później mentor kursu Wychowanie to podstawa w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jest też autorem tekstów pieśni, hymnów i piosenek oraz współtwórcą grupy Młodzież Tworzy Musical, z którą zrealizował kilka autorskich projektów. Witam Cię serdecznie, Adrianie, w naszym kolejnym odcinku podcastu Po dzwonku. Witaj, Kasiu. Dzień dobry wszystkim. Jak myślisz, z Twojego doświadczenia z pracy w szkole, kto przekazuje młodym osobom wartości? Szkoła? Rodzice? Czy może internet? Odpowiem, że każdy po trochę. To jest taka, wiem, krótka odpowiedź i na pewno liczyłaś na więcej, ale od razu też trochę się usprawiedliwię. Z tych obserwacji, które gdzieś tam prowadzę już odkąd pracuję w szkole, tych kilka lat, to zauważyłem, że tak naprawdę nie ma jednego źródła, z którego by czerpali uczniowie. I jeżeli ktoś mówi, że uczniowie czerpią jakieś informacje albo, no właśnie, wartości, czy cokolwiek innego, tylko i wyłącznie z internetu, to śmiem twierdzić, że to nie jest prawda tak do końca. Może mówią tak ci, którzy nie znają młodzieży? Myślę, że tak. Albo może znają, ale tylko jakąś część, albo nie są z nimi blisko. Albo nie dają odpowiedniej ilości czasu młodym ludziom do tego, żeby oni mogli w pełni powiedzieć to, co myślą, to, co czują, to, co przeżywają i po prostu nie mają tej przestrzeni, w której mogliby być w pełni autentyczni. W takim razie, czy młodych ludzi obecnie należy wychowywać, czy raczej po prostu im nie przeszkadzać w ich naturalnym rozwoju? Wiesz, ja myślę, że współcześnie ci młodzi ludzie potrzebują przede wszystkim może nie tyle wychowawcy, może nie tyle kogoś, kto też nie będzie im przeszkadzał, ale kogoś, kto stałby się dla nich mentorem. Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo dobre słowo. Czyli bycie mentorem dla młodego człowieka. Kimś, kto czasami nie przeszkadza, tylko obserwuje. Czasami staje w ramię z tym młodym człowiekiem i stara się jak najlepiej mu pomóc w przezwyciężeniu na przykład jakiegoś kryzysu, jakiegoś problemu, przejścia, jakiegoś odcinka jego drogi. Innym razem musi być to osoba, która będzie bardzo mocno wspierała albo po prostu tylko słuchała. Ja dlatego widzę w tym raczej taką rolę mentora niż tylko wychowawcy. Chociaż tak naprawdę bycie wychowawcą w mojej ocenie jest jak najbardziej byciem również mentorem. I ja widzę też, nie wiem, czy powinienem to mówić, ale powiem. Ja myślę, że brakuje dzisiaj tej młodzieży, która ma przecież nieustanne źródło wszelkich informacji na wyciągnięcie ręki. Wystarczy, że z kieszeni wyciągną telefon i włączą jakąkolwiek przeglądarkę, wpiszą hasło, wszystko wiedzą. A jednak brakuje tym młodym osobom często kogoś, kto będzie dla nich, no właśnie, mentorem. Bardziej mentorem niż wychowawcą. Czy w takim razie to jest Twoja definicja bycia wychowawcą, czyli wychowawca równa się mentor? Definicja bycia wychowawcą dzisiaj, tak. Wychowawca to powinien być ktoś, kto też będzie miał odwagę stać się mentorem. Tak. Jak przyglądam się nauczycielom i nauczycielkom w szkole, to myślę sobie, że to są osoby, które są na pierwszej linii, szczególnie jeśli pełnią rolę wychowawcy bądź wychowawczyni klasy. Oj tak, my zawsze jesteśmy na pierwszej linii wszystkiego. I tych pozytywów, i tych negatywów, wszystkiego, co dotyczy życia szkoły, no to wychowawca jest na pierwszej linii. Tu masz, Kasiu, pełną rację. Tylko ta pierwsza linia to mi się tak kojarzy bardzo militarnie. Czyli przyjmowanie też wszystkich ciosów. No tak, zgadza się. A czy jest w tym również takie przyjmowanie zasług i dobrych słów, dobrej informacji zwrotnej? Oczywiście, że tak, dlatego że bardzo często, jeżeli klasa, mówimy tutaj już o całej grupie, nie rozbijamy tego póki co na czynniki pierwsze, czy też na pojedyncze osoby, które klasę tworzą, ale jeżeli klasa robi coś dobrego,
jeżeli klasa zaskoczy czymś któregoś nauczyciela, to bardzo często jest tak, że nauczyciel nie powie tego klasie, pracowało mi się z wami dzisiaj bardzo dobrze, tylko pójdzie do pokoju nauczycielskiego i kiedy spotka wychowawcę, to powie, słuchaj, wiesz co, no tak mi się świetnie pracowało dzisiaj z twoją klasą, no mieli taki dobry dzień, więc te pochwały no też spływają. A jeżeli jeszcze wychowawca do czegoś klasę zaangażuje, żeby coś zrobić, czy to jakieś święto w szkole, czy jakieś wydarzenie, no to przecież też ostatecznie te gratulacje spływają właśnie na ręce wychowawcy. Chciałabym cię jeszcze zapytać o to, jakie cechy powinien mieć dobry wychowawca? Oprócz tego, że już wiemy, że wychowawca to mentor. Dużą cierpliwość. Powinien umieć słuchać. Powinien umieć wstrzymać się z oceną. Powinien być kreatywny. Powinien mieć czas. Przede wszystkim dla swoich wychowanków. Tylko też jest dosyć trudne jakby w sytuacji szkolnej. Dlatego, że będąc wychowawcą, nie jesteś tylko wychowawcą. Nie pracujesz tylko z tą jedną klasą, tak? Cały czas wypełniasz swoje obowiązki bycia nauczycielem przedmiotowcem, który ma też zajęcia z innymi klasami. A jednak w dużej mierze, jeżeli patrzymy na nauczyciela jako wychowawcę klasy, no to właśnie tymi cechami powinien się w sposób szczególny, w moim przekonaniu, cechować. I te cechy są naprawdę niezwykle ważne. I doświadczam tego, mówiąc szczerze, na każdym kroku, nie tylko w relacjach z innymi nauczycielami, nie tylko w relacjach z uczniami klasy, ale również nawet w relacjach z rodzicami. Czy w takim razie nauczyciel po prostu staje się wychowawcą, czyli nabiera tych cech poprzez pracę? Czy może nauczyciel powinien przygotować się do roli wychowawcy, bycia wychowawcą? Wiesz co, odpowiem ci na to pytanie, trochę odwołując się do mojej historii. Bo kiedy ja zatrudniłem się w szkole, przez pierwszy rok nie byłem wychowawcą. Dopiero na drugi rok mojej pracy dostałem informację od pana dyrektora. Słuchaj, Adrian, będziesz wychowawcą klasy, dostaniesz klasę czwartą. No i ich wychowawczyni, ówczesna w klasach 1-3, zaproponowała mi, słuchaj, jak będziecie już po rozdaniu świadectw, to przyjdź do mojej sali, ja będę tutaj z dzieciakami czekać, tak żeby one ciebie zobaczyły, żeby wiedziały, kto będzie ich wychowawcą, żebyś mógł też te dzieci zobaczyć. Ja się zgodziłem, więc kiedy już było po rozdaniu świadectw, ja byłem tylko nauczycielem, nie miałem żadnej klasy, więc miałem już trochę więcej wolnego, bo nie uczestniczyłem w spotkaniu żadnym klasowym i poszedłem wtedy właśnie piętro wyżej i tam wszedłem do sali. I wiesz, moim oczom objawiło się 25 twarzyczek malutkich dzieci. Ja po prostu poczułem taki ścisk w żołądku, taki stres z tym związany, że nie jestem w stanie ci tego teraz nawet dokładnie opisać, ale pamiętam to, jak bardzo się bałem. Naprawdę, Kasiu. Ale bałeś się tych dzieci, czy bałeś się tej roli, która jest przed tobą? Nie, właśnie, bardziej chyba tych dzieci, wiesz, na tamtym etapie czerwcowym, końca czerwca. Ale później, no wiadomo, wakacje i przez 2 miesiące myślałem o tym, co powinienem zrobić jako wychowawca, od czego zacząć. I jeżeli mam być szczery, to brakowało mi narzędzi, które mógłbym wykorzystać. Wiesz, ja cały czas szukałem jakby poza sobą, tak? Czyli nie patrzyłem na to, co ja mam jako człowiek, jako nauczyciel w sobie, ale szukałem czegoś na zewnątrz. I to dobrze. Bo ja trafiłem wtedy właśnie na Centrum Edukacji Obywatelskiej, na kurs Wychowanie to Podstawa. Zapisałem się na ten kurs i on po prostu zrewolucjonizował moje myślenie o byciu wychowawcą. Dla mnie to się stała praca pełna satysfakcji, takiej radości z tego, że jestem tym wychowawcą. Nawet wiesz, pomimo tych trudniejszych momentów, które się zdarzają. I ja zawsze podkreślam i powtarzam, że nie byłbym takim wychowawcą, jakim jestem dzisiaj, gdyby zabrakło CEO i gdyby zabrakło Wychowanie to Podstawa tego programu, dlatego że on pokazał mi zupełnie inną perspektywę, czyli znajdź kompetencje w sobie, zobacz, że ty jesteś kompetentny i że ty możesz pewne kompetencje w sobie też wypracować. Wiem, że przeszedłeś z roli uczestnika do roli mentora w tym programie. To też czuję, że to jest duża droga być mentorem dla innych wychowawców, którzy potrzebują tego wsparcia.
Dla mnie to było w ogóle bardzo zaskakujące, bo kiedy Emilia zadzwoniła do mnie z tą propozycją, żebym został mentorem, ja byłem w szoku, przyznam szczerze, dlatego że ja nie czułem się na to gotowy. I w pierwszym odruchu zadzwoniłem po prostu do mojej pani wicedyrektor, żeby z nią tę sprawę przedyskutować. I ja tym mentorem miałbym zostać wtedy pół roku po zakończeniu kursu Wychowanie to podstawa. Ale na szczęście, i tutaj celowo podkreślam, wiesz, na szczęście, okazało się, że nie mam czasu, żeby przyjechać na kurs w sierpniu, dlatego że miałem już dużo wcześniej zaplanowany wyjazd z moim bratem i z moimi rodzicami i akurat terminy się nakładały, więc tutaj musiałem póki co odmówić, podziękować za tę propozycję. I powiem szczerze, to był dobry ruch, dlatego że kiedy to wszystko się przesunęło o rok, kiedy znowu ta propozycja padła, już wtedy byłem bardzo zdeterminowany do tego, żeby uczestniczyć w tym kursie, który miał mnie do tej roli przygotować. I kiedy przyjechałem na ten kurs, to wiedziałem już, że ja jestem bardziej świadomym wychowawcą i że ja już teraz wiem, co chciałbym powiedzieć kursantom na temat roli wychowawcy, na temat bycia wychowawcą w szkole, ale też jak mogę ich w tym wesprzeć. Czyli wiesz, lepiej poznałem w ogóle kwestię bycia wychowawcą. Dzięki temu, że miałem trochę więcej czasu na to, żeby to przemyśleć i faktycznie zweryfikować w tym takim codziennym życiu. Obecnie niestety nie można dołączyć do kursu Wychowanie to podstawa, ale w ramach tego programu jest nowy projekt pod wspaniałą nazwą, myślę bardzo dużo mówiącą nazwą, Szkoła pełna emocji. I do tego projektu zapraszamy właśnie wychowawców klas czwartych, piątych i szóstych, którzy chcą pracować z emocjami. Bardzo często wychowawcy zgłaszają nam, że emocje pozytywne, negatywne bardzo często wpływają na to, co w klasie się dzieje podczas lekcji. I umiejętność zadbania o te emocje, pracy z tymi emocjami pozwalają wychowawcę zrozumieć klasę, lepiej z nią pracować, przede wszystkim dać narzędzia dzieciom do tego, żeby rozumiały same siebie. Trochę jak ty powiedziałaś, to jest taki wgląd też w swoje kompetencje, w swoje możliwości. To jest nasz nowy projekt, do którego serdecznie zapraszamy. Nie wiem, czy o nim słyszałeś. Słyszałem i muszę przyznać, że w pierwszym odruchu pomyślałem, to jest strzał w dziesiątkę, to jest tak potrzebne, ale to już wynika, wiesz, z wielu innych rzeczy, bo nie wiem, na ile mogę sobie tutaj pozwolić na taki komentarz, ale sobie pozwolę. W razie czego myślę, się wytnie, nie przejmuj się, w razie czego się wytnie. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tego wycinać i nawet słuchacze usłyszą to, jak właśnie teraz mi to mówisz, że w razie czego się wytnie. Żartuję oczywiście. Nie wiem, czy słyszałeś, ale mamy takie nagrania, w których ja mówię, to się wytnie i potem się nie wycina. I zostaje, właśnie. To bardzo dobrze, bo te rzeczy, które, wiesz, jak się myśli, że się wytnie, to one też bywają trochę bardziej szczere czasami chyba. Chociaż nie wiem, czy tak jest, bo my chyba jako nauczyciele jesteśmy już dość szczerą grupą zawodową. Ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć, ja mam taką obserwację, że zbyt łatwo nauczycielom przychodzi ocenianie uczniów i ich zachowania w oderwaniu od świadomości emocji, które są w dzieciach w danym momencie. A te emocje bardzo często się przekładają na sposób funkcjonowania tych dzieci. Na to, jak one reagują, na przykład na zwrócenie uwagi, albo jak będą reagowały na wskazanie błędu. Emocje grają tutaj niezwykle ważną rolę. Jeżeli my jako wychowawcy, ba, jako nauczyciele, potrafimy zinterpretować nawet po zachowaniu emocje, w których te dzieci tkwią w danym momencie, i mówię to teraz z własnego doświadczenia, praca wtedy jest o wiele prostsza, bo nie dochodzi do konfliktu między nauczycielem nierozumiejącym emocji dziecka, a dzieckiem, które jest w emocjach. Tylko tutaj rozpoczyna się niezwykła płaszczyzna dialogu, ale to jest, ja nawet chyba jak to teraz mówię, to czuję, że się trochę wzruszam, bo to jest dialog, który wchodzi na tak inny poziom, kiedy mówisz, rozmawiając z dzieckiem, o swoich emocjach, ale nazywasz też jego emocje, czyli pozwalasz jemu zrozumieć swoje emocje, które on przeżywa w tym momencie. To jest zupełnie, zupełnie inny dialog. Jest taka książka, ja ją bardzo polecam. Dlaczego dorośli tak cię wkurzają i co z tym możesz zrobić? Taki jest tytuł. Tam jest wyjaśnione genialnie, bo to jest w ogóle pisana książka dla młodzieży. Ale ja uważam, że to jest książka, którą każdy rodzic powinien przeczytać i każdy nauczyciel.
bo to pozwala zrozumieć, dlaczego dzieci są w pewnych emocjach. I powiem w dwóch zdaniach to, co jest dla mnie kluczowe i co wziąłem z tej książki dla siebie. Ta część mózgu, która odpowiada w ogóle za emocje, jest najszybciej ukształtowaną częścią naszego mózgu. To się kończy mniej więcej między 8 a 9 rokiem życia, to kształtowanie tej części mózgu. Natomiast ta druga część mózgu, która odpowiada za kontrolę emocji, ona się kształtuje nawet czasami do 21, a nawet i dalej roku życia. Więc my dostajemy w szkole dzieci, które mają ukształtowane emocje, ale nie potrafią ich jeszcze kontrolować, nie potrafią ich jeszcze zrozumieć, nie wiedzą, dlaczego akurat czują w tej chwili to, co czują, bo ich mózg się dopiero tego uczy. I dla mnie to było, powiem szczerze, wielkie odkrycie. I kiedy zacząłem to stosować, to moja praca stała się zupełnie inna. Wiesz, ja od tamtego czasu nawet nie muszę podnosić głosu, żeby uciszyć na przykład zbyt rozkrzyczaną klasę, dlatego że ja z nimi pracuję, nazywając te emocje w różnych kontekstach i sytuacjach. I te dzieci tak genialnie to rozumieją. One tak świetnie to wyczuwają. One po prostu wiedzą, co się dzieje. My po prostu reagujemy już na siebie w taki sposób, że my nie musimy tego nawet czasami komunikować, ale wystarczy spojrzenie i my wiemy po prostu, jakie są emocje po stronie klasy, a jakie są po mojej. Oni to wyczuwają perfekcyjnie. Nawet pozwolę sobie przytoczyć taką jedną historię. Drugi rok uczę takiego ucznia, nie będę podawał imienia, ale z tym uczniem mieliśmy dosyć spory problem pod względem jego zachowania też. Z naszej strony nauczycielskiej to była próba uspokojenia go, z drugiej strony on niekoniecznie dawał się w jakieś takie ryzy czy ramy włożyć, szczególnie jeżeli chodzi o zasady zachowania podczas lekcji. I dla mnie samego to było dość uciążliwe, dlatego że czasami, no wiesz jak jest, mówisz o czymś, no i nagle ktoś ci przeszkodzi, wypadasz z tej myśli, potem musisz to zebrać, tutaj już klasa też inaczej zaczyna reagować. Wtedy to jest to takie, nie wiem jak to powiedzieć, uderzone klocki domina, które zaczynają lecieć i nie wiesz już za co łapać, bo czasami tak bywa. I w pewnym momencie na którejś tam lekcji, na początku tego roku szkolnego, prowadziłem lekcję, ja bardzo często prowadzę lekcje na stojąco, praktycznie w większości, no i właśnie ten uczeń zaczął trochę przeszkadzać. I wiesz, ja czułem, że we mnie już jest zdenerwowanie, że już się zaczyna irytacja. Już sobie myślę nawet w głowie, o nie, znowu, ja już po prostu mam dość. I czuję, że ten gniew we mnie narasta. Więc wyciągnąłem fotel na środek, usiadłem i siedziałem i patrzyłem na tego ucznia. Po prostu czekałem, aż on zobaczy, że ja na niego patrzę. I on odwrócił się w końcu, zrozumiał, że ja czekam na niego i zamiast zwracać mu uwagę, zamiast oceniać jego zachowanie, zamiast krzyczeć. Ja po prostu patrzyłem, tutaj użyłem imienia, powiedzmy, nie wiem, wymyślmy teraz imię, niech to będzie Adrian, tak jak ja, więc patrzyłem na niego i kiedy te nasze spojrzenia się spotkały, użyłem takiego komunikatu. Adrian, jak myślisz, co ja teraz czuję? I słuchaj, zrobiła się cisza w klasie. Tam muchę by można byłoby usłyszeć, gdyby latała. I Adrian patrzy na mnie i mówi, no myślę, że może być pan zdenerwowany. A ja tak siedzę sobie, myślę, w sumie to nawet chyba nie jestem zdenerwowany. Mi się po prostu robiło przykro, że wiesz, ja czułem taką przykrość w związku z tym, że nie jestem w stanie poradzić sobie w tej sytuacji. Już ona się ciągnie drugi rok, nie? I ja tak patrzę na niego i mówię, wiesz, ja nie wiem, czy jestem zdenerwowany. Ale zastanawiam się, czy nie towarzyszą mi inne emocje. Słuchaj, jak ty byś się czuł, gdybyś chciał powiedzieć mi coś ważnego, a ja bym w tym czasie rozmawiał z kimś innym? No i ten Adrian mówi, no byłoby mi przykro. A ja wtedy, jak myślisz, jak ja się teraz czuję? Jest panu przykro. Ja mówię, Słuchaj, do dzisiaj, naprawdę. Nie mamy żadnego konfliktu na żadnej lekcji. My się po prostu uwielbiamy teraz. Nasza praca jest na tak zupełnie innym poziomie. Ten dzieciak, który miał problem z tym, żeby zapisać nawet krótką notatkę, wszystko pisze, nawet długie notatki. Nasza praca jest zupełnie inna. Więc w momencie, kiedy zobaczyłem, że CEO uruchamia ten program, że chcą mówić o emocjach, że jest szansa na to, żeby nauczyciele byli trochę bardziej świadomi tego, o co chodzi z emocjami i w tej pracy z dziećmi, jak te emocje wykorzystywać,
to muszę przyznać, no ja byłem po prostu przeszczęśliwy, bo pomyślałem sobie, no cudownie, będzie jeszcze więcej nauczycieli świadomych tego, jak pracować z emocjami, ale w sposób mądry, w sposób konstruktywny, w sposób, który da nam zrozumienie siebie nawzajem. Tym bardziej, że dzieci, wiesz, na emocje reagują tak żywo, one nie mają jeszcze tej takiej nakładki, jak ja to nazywam, czyli co wypada pokazać, a co nie. Dzieci, szczególnie w tym wieku 4-6, czy klasy 4-6, są bardzo szczere w wyrażaniu swoich emocji. Ja na przykład nie mam problemu z tym, że uczeń do mnie mówi, nudzę się na lekcji, tak? Ja się cieszę, że on mi to mówi. Ja wtedy jestem w stanie znaleźć mu zadanie albo jakąś inną rzecz. Albo mówię, słuchaj, to teraz przez 2 minuty możesz się ponudzić, tylko wiesz, jak się nudzisz, to musisz zagrać z kolegą z ławki w kółko i krzyżyk. I oni grają w kółko i krzyżyk, ja w tym czasie mogę sprawdzić ćwiczenie albo cokolwiek innego, to trwa 2 minuty. I po tym czasie my wracamy do lekcji, te dzieci wracają do zajęć i one już się nie nudzą, bo tu już się pojawiają zupełnie inne emocje. Ja mam teraz 3 myśli i wypowiem je po kolei. Pierwsza moja myśl jest taka, że żeby dzieci czy młode osoby mówiły o swoich emocjach, to muszą czuć się bezpieczne. Czyli w tej klasie pracujemy przede wszystkim z tym, żeby stworzyć tam bezpieczne miejsce, żeby obie strony, nauczycielska strona i uczniowska, czuła się tam bezpiecznie. To jest wielka praca do wykonania. Tak, tak. Chociaż, wiesz co, Kasiu, powiem tak, jak czuję. Ja nie wiem, czy to jest aż tak wielka praca do wykonania. My jesteśmy dorośli. No kto jak nie osoba dorosła powinna być świadoma swoich emocji, tego jak kontrolować swoje emocje. Trochę mam problem z tym stwierdzeniem wielka praca, muszę przyznać. Dlatego, że my jako nauczyciele jesteśmy świadomi tego, że pracujemy z grupą bardzo różnorodną. My jesteśmy też świadomi tego, jako osoby dorosłe, co powoduje nasz gniew, co powoduje nasze szczęście i jesteśmy w stanie zapanować nad emocjami, które w nas się rodzą, tak? Potrafimy nie krzyknąć, chociaż mamy na to ochotę, potrafimy nie płakać, chociaż czasami, wiesz, emocje aż po prostu cisną nam się w oczy i chcą wypłynąć je łzami, bo tak jest, bo jesteśmy osobami dorosłymi i kiedy my jako osoby dorosłe jesteśmy świadomi swoich emocji, to czy tak naprawdę to jest taka duża praca? Być może dla kogoś to będzie, w sumie teraz tak myślę, ale wydaje mi się, że jeżeli pracujemy z tymi emocjami i zaczynamy rozumieć też emocje dzieci, okazuje się, że tam wcale nie trzeba było dużo pracy. Że właśnie to wymaga o wiele mniej wysiłku czasami niż na przykład stawianie na swoim i walczenie o to, żeby było tak, jak ja chcę. Ja nadal będę przy tym, że jest to praca do wykonania. Dla jednego nauczyciela będzie większa, a dla drugiego na pewno mniejsza. Ja słyszę, że ty czujesz się przygotowany do tej roli wychowawcy, że dostałeś wsparcie, ścieżkę, mentora, osobę, która ci pomogła w znalezieniu tego sposobu na bycie dobrym wychowawcą. Powiedziałam, że mam 3 rzeczy i była jedna, teraz druga. Kompetencja samoregulacji to jest rzecz, którą należy rozwijać, jak zresztą każdą kompetencję. Ja też słyszę u ciebie coś, w co ja bardzo wierzę, że o kompetencjach trzeba rozmawiać. Nie w formie pogadanek, ale rzeczywiście trzeba te kompetencje nazywać. Tak jak ty mówisz o nazywaniu emocji, to tak samo jeśli mamy samoregulację, to po prostu to nazywajmy, bo bez tego nie ma szans dotarcia, nauczenia się czy rozbudzenia danej kompetencji uczniów i uczennic, ale również u samych siebie. I od razu mówię tą moją 3. myśl. Ja słyszę, że bycie wychowawcą to są wyzwania. O tak, to są ciągłe wyzwania. To jakie były, są obecnie, może czujesz, że będą również w przyszłości, dla ciebie jako wychowawcy, największe wyzwania? O, i teraz zadałaś bardzo trudne pytanie. Więc żeby odwlec trochę w czasie i mieć jeszcze chwilę na zastanowienie się, zebranie myśli, to najpierw odwołam się do tego, co mówiłaś w punkcie 2. Nazywanie kompetencji, które się posiada, jest niezwykle cenne, ale warto też mieć kogoś, kto czasami pozwoli ci zobaczyć, że ty te kompetencje masz. Czyli kogoś, z kim możesz, no właśnie, kto będzie twoim mentorem. I teraz tak sobie pomyślałem, kiedy ty o tym mówiłaś, czy to nie jest piękne, że my w pewnym sensie tworzymy sieć mentoringu. Jakkolwiek to nie brzmi.
nie tyle sieć wsparcia, co sieć mentoringu, czyli szukamy ludzi, którzy nam powiedzą, czy my robimy dobrze. Z drugiej strony my stajemy się takimi ludźmi dla naszych uczniów. Też staramy się im dać komunikat zwrotny, pomóc im w nazywaniu nie tylko emocji, ale i kompetencji, w odkrywaniu ich. I my też jako nauczyciele, jako wychowawcy tego bardzo potrzebujemy. Praktycznie cały czas. Dla mnie takim mega narzędziem, no to właśnie był kurs Wychowanie to podstawa. I ja nie będę tego ukrywał, bo nie ma sensu. To naprawdę było dla mnie najważniejsze wydarzenie na tej ścieżce bycia wychowawcą. Póki co nic nie jest w stanie tego przebić. Pamiętam nasze spotkania z naszą mentorką, z Jagodą. Pamiętam te wszystkie dodatkowe spotkania, które w ramach kursu Wychowanie to podstawa miały miejsce. I to właśnie CEO chyba spowodowało przede wszystkim, że ja zachciałem chcieć rozwijać się. Jakby wiesz, zdobywać kolejne kompetencje. W kursie Wychowanie to podstawa jest takie koło kompetencji, je się wypełnia. I ja co jakiś czas wracam do tego koła i sobie patrzę i myślę, dobrze, te kompetencje już rozwinąłem, no to teraz pora na kolejną. No i na przykład, kiedy chciałem trochę bardziej pomóc uczniom, na przykład w tym, żeby radzili sobie ze stresem, no słuchaj, to w ogóle, nie wiem, nawet jak to jakiś cud był, bo dostałem maila z Centrum Edukacji Obywatelskiej znowu, że jest taki fajny kurs, będzie, jak pomóc uczniom opanować stres. On chyba dzisiaj już funkcjonuje pod nieco inną nazwą. Taka nazwa była, kiedy ja się zapisałem. Tak, to jest w ogóle kurs, który rozchodzi nam się jak ciepłe bułeczki. To znaczy zawsze mamy ograniczoną liczbę miejsc i on opiera się o podstawy mindfulness i jest naprawdę bardzo, bardzo popularny, a niestety nie możemy przyjąć wszystkich i zwykle na początku października nie ma w ogóle miejsc. Drodzy słuchacze, kiedy tylko pojawi się informacja, że CEO organizuje ten kurs, to się zapisujcie. Zapisujcie naprawdę. Się. To jest kolejne niezwykłe narzędzie, tak, które mogłem wykorzystać. I pamiętam to, co chyba mnie najbardziej tak ucieszyło, to było to, że pojechałem na szkolenie stacjonarne, 3-dniowe. Ono było bardzo intensywne. Ale na tym szkoleniu najpierw ja rozwijałem w sobie te kompetencje, tak? Czyli sam się uczyłem pewnych technik, samoregulacji i tak dalej. I dopiero później przyjechałem do swojej szkoły i najlepsze jest to, że dokładnie w dniu, kiedy wróciłem, kiedy przyjechałem do Legnicy, poszedłem do pracy i wtedy pan dyrektor z panią wicedyrektor powiedzieli, słuchaj, to jak już to zrobiłeś, to dawaj, to teraz szkolenie zrób wszystkim ósmoklasistom. Bo oni będą pisali egzamin ósmoklasistów, oni będą tego potrzebowali. I ja po prostu nawet nie zastanawiając się, okej, to robię. Więc ustaliłem te terminy i tak dalej, kiedy będziemy to realizować. Też zapytałem oczywiście klas, czy chcą. Wszystkie chciały. Weszli do tego bardzo, bardzo tak dojrzale. Chcieli właśnie poznać te różne techniki. Angażowali się wszyscy i to w ogóle też mnie bardzo zaskoczyło. Natomiast jakieś 2 tygodnie później dostałem maila, pamiętam wtedy z CEO, że no to zaczynamy, to pamiętajcie, że od dzisiaj realizujecie te warsztaty w swoich szkołach, nie? A już byłem w połowie. Mm-hmm. Także to był taki niezwykłe przeniesienie tego, co dostałem z CEO na to, że mogłem to wykorzystać w szkole, ale czułem się też bardzo kompetentny, bo tak jak mówiłem, wcześniej te kompetencje nabyłem, czyli byłem na szkoleniu, sam to przeżyłem na sobie i tak dalej. Więc to jeżeli chodzi właśnie o te kompetencje, nie? Ale też tak trochę by the way, ale jednak powiem w ten sposób. Ja miałem bardzo dobrych wychowawców. Praktycznie przez całą ścieżkę, moją ścieżkę edukacyjną, ja dostawałem to małe szczęście od losu, że trafiałem na genialnych wychowawców, na ludzi, którzy byli dla nas zawsze otwarci, zawsze mieli czas, zawsze nas wspierali, nie tylko psychicznie, ale też emocjonalnie. Byli dla nas, którzy zawsze znajdowali dla nas czas. I ja ich obserwowałem, wiesz, no, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, ba, nawet od zerówki do końca liceum, to jest przecież kupę czasu, nie? I ja przez ten cały czas mogłem obserwować naprawdę, w mojej ocenie, wybitnych wychowawców. Z Kasią dzisiaj pracuję, to jest moja koleżanka z pracy, ale zauważyłem, że ona z roli wychowawcy tak nie do końca wychodzi. Ona dalej jest trochę moim wychowawcą, trochę moim mentorem. Tak samo Marek, z którym pracuję z kolei w liceum. To był mój wychowawca. Dzisiaj on znowu wszedł w taką rolę człowieka, który potrafi mi doradzić, kiedy czegoś nie wiem. Czy wielu, wielu innych, czy nawet pani Renia, którą
bardzo często wspominam, o której często opowiadam, dlatego że ona w gimnazjum wywarła na mnie tak ogromny wpływ, a po prostu była, miała czas, rozumiała, wysłuchiwała, nigdy na nas nie krzyknęła, nigdy. Ja po prostu mam to w głowie. Adrianie, żeby nie było tak lukrowo i tak cukierkowo, to ja jednak wrócę do tego pytania o wyzwania. Co jest dla wychowawcy największym wyzwaniem? Co jest dla ciebie największym wyzwaniem? To ja już jestem, Kasiu, gotowy, żeby na to odpowiedzieć. Rozumiem, że to było odwlekanie odpowiedzi. To było małe odwlekanie, ale też robienie sobie trochę gruntu i przygotowywanie go. Największym wyzwaniem w pracy wychowawcy, takim najtrudniejszym według mnie, to jest mierzenie się z nieustającymi zmianami, które zachodzą w młodym człowieku. Trudno jest być przygotowanym na to, że ten człowiek, który staje przed tobą, zmienia się z miesiąca na miesiąc. I czasami te zmiany idą tak dynamicznie, że tobie się wydaje, że ty już wiesz, jak pracować z tym człowiekiem, jak do niego podchodzić, a się okazuje, że wcale nie wiesz, bo to już się zmieniło, bo to już się zestarzało. I tutaj wracamy do takiej jednej kwestii. Mianowicie, powiedziałbym, trzeba być niezwykle elastycznym jako wychowawca i to jest chyba największe wyzwanie dla każdego wychowawcy, bycie elastycznym. Dostosowywanie się do ciągle zmieniającej się rzeczywistości klasy, bo ta klasa jest żywą grupą, złożoną z żywych dzieci i tam się cały czas zmienia. A to, że one są w okresie dorastania, dojrzewania, wiesz, burzy hormonów, wszystko się dzieje, no to naprawdę czasami trzeba mieć nerwy na wodzy, ogrom cierpliwości i wciąż wymyślać nowe rozwiązania. Tyle, że tak sobie dodatkowo pomyślałem o jednej rzeczy. Czasy się naprawdę zmieniają i dzisiaj myślę, że nauczycielom jest o tyle trudniej i wychowawcom jest o tyle trudniej, że oczekiwania wobec nich są zupełnie inne niż były jeszcze te paręnaście lat temu, kiedy ja chodziłem do szkoły. A przede wszystkim widzę to na przykład w oczekiwaniach ze strony rodziców, czy nawet ze strony pracodawców. Trochę się w tej kwestii zaczyna zmieniać i to też jest dość dynamiczne. Wątek rodzicielski wraca nam praktycznie w każdym odcinku. Parkujemy go, bo to nie będzie odcinek o rodzicach, to był odcinek o wychowawcach i wychowawczyniach. Adrianie, postawmy tu kropkę. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Było mi bardzo miło. Scenariusz i prowadzenie. Kasia Pijanowska. Produkcja. Ola Żaczek-Świstak. Wsparcie projektu i promocja. Bartosz Marzec. Realizacja. Grzegorz Leczkowski. Studio pod dębem. W Centrum Edukacji Obywatelskiej właśnie prowadzimy rekrutację do bezpłatnego projektu Szkoła Pełna Emocji, który adresujemy do wychowawców i wychowawczyń klas od 4 do 6. Wejdź na ceo.org.pl/programy i zapisz się już dziś. A w naszej bibliotece online jest dostępna publikacja Wychowanie to podstawa, w której znajdziesz przydatne inspiracje. Wejdź na stronę biblioteka.co.org.pl, w polu wyszukiwarki wpisz Wychowanie to podstawa i pobierz bezpłatnie.